Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur, proszę się nie obawiać. Nie będę z tej ambony głosił teraz kazania. Ambona była również używana do ogłoszeń parafialnych tradycyjnie. I właśnie mam jedno ogłoszenie, z którym chciałbym dotrzeć wszem i wobec. Chodzi mianowicie o pierwsze piątki tu w naszym bydgoskim Sacré-Cœur. W każdy pierwszy piątek miesiąca mamy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Pozostałe piątki od godziny 15 do wieczornej mszy świętej, a w pierwsze piątki miesiąca od rannej mszy świętej aż do wieczornej cały dzień możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, w skupieniu, z możliwością własnej wewnętrznej modlitwy właśnie tu u nas w Kościele gorąco zapraszam. Poza tym w każdy pierwszy piątek miesiąca odprawiam mszę świętą w intencjach Ojczyzny, Narodu i Kościoła w Polsce o godzinie 19:15. Powtarzam, w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 19:15 tu, w naszym bydgoskim Sacré-Cœur na Placu Piastowskim odprawiam mszę świętą w intencjach Ojczyzny, Narodu i Kościoła w Polsce i zapraszam gorąco do takiej wspólnej modlitwy, to są ważne intencje. W ramach tej mszy świętej, tu z ambony, w formie krótkiego kazania, głoszę nauki z cyklu Szkoły Modlitwy, a po mszy świętej zawsze następuje spotkanie z kimś ciekawym, zaproszonym gościem. Na przykład był niedawno profesor Szaniawski, znany powszechnie. I to jest wykład czy prelekcja, po której następuje jeszcze dyskusja, możliwość zadawania pytań. I w najbliższe pierwsze piątki miesiąca, pierwszy piątek maja, to jest konkretnie 4 maja, będziemy gościli pana posła Giżyńskiego, a może raczej pana doktora Giżyńskiego, bo pan poseł nie wystąpi tutaj u nas jako polityk, lecz jako historyk. To będzie wykład na wskroś historyczny zatytułowany Nasi wielcy zapomniani bohaterowie. Koniecznie przyjdźcie na ten wykład. Trzeba znać nasze dzieje i naszych wspaniałych, cudownych bohaterów. Zwłaszcza apeluję do ludzi młodych. Przyjdźcie, posłuchajcie, dowiedzcie się o naszych wielkich polskich bohaterach. Wśród Polaków byli najwięksi bohaterowie II wojny światowej w skali globalnej. Nawet nie tylko krajowej czy europejskiej, ale w skali globalnej. Przyjdźmy, posłuchajmy. Potem w pierwszy piątek czerwca, to jest akurat w Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca, będziemy gościli Jacka Kowalskiego. Postać bardzo znana w Poznaniu, może mniej w Bydgoszczy, ale w Polsce również jest znany. Występował wielokrotnie w telewizji krajowej. Między innymi swego czasu w takim programie to był dwugłos ze świętej pamięci Jackiem Kaczmarskim, dwie sarmacje. Jest to Jacek Kowalski jest historykiem sztuki, pracuje naukowo na swoim i zarazem moim macierzystym uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale z zamiłowania jest też kompozytorem, wykonawcą pieśni, pięknie śpiewa, komponuje i wspaniale opowiada ze swadą o naszym wielkim sarmackim dziedzictwie. Ku powieści tej nakłoń ucha, ludu wierny mój, a posłuchaj i miej wiecznie przed oczami, kimżeś między narodami, patrz tam, gdzie Sarmacja jest żyzna tam. I właśnie rzecz będzie dotyczyła Sarmacji, a z czym to się je, dowiemy się właśnie od Jacka Kowalskiego już 1 czerwca. Zatem jeszcze raz gorąco zapraszam na te nasze pierwsze piątki. Powtarzam, 4 maja o godzinie 19:15 po mszy świętej pan poseł Zbigniew Giżyński wygłosi prelekcję zatytułowaną Nasi wielcy zapomniani bohaterowie, a 1 dnia czerwca
Jacek Kowalski przybliży nam sprawę naszego wielkiego, wspaniałego dziedzictwa sarmackiego. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko z parafii i nie tylko z Bydgoszczy, bardzo serdecznie zapraszam. Przychodźcie, przyjeżdżajcie, nawiedzajcie nasze bydgoskie Sacré-Cœur. Hej, hej, wolności dysza, aurę zakisza, z roku w rok gorzej. Rzeczpospolita, niechaj się chwyta opieki Bożej. Hej, 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 opieki Bożej. Hej, 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 opieki Bożej.